Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. O tym, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, przypomnieli sobie wychowankowie ośrodka szkolno-wychowawczego w Olbięcinie podczas pokazu tańca połączonego z elementami pierwszej pomocy, który odbył się 19 kwietnia. Wychowankowie ośrodka zaprezentowali przygotowany układ taneczny, podczas którego wykonywali elementy pierwszej pomocy, takie jak pozycja boczna ustalona i czterokończynowa. Zależało mi, aby w formie tańca dzieci miały taki pokaz przedstawiony, żeby łatwiej można było do nich dotrzeć, żeby łatwiej zapamiętały swoje informacje, które kiedyś już były przekazywane, bo miesiąc temu zorganizowałem pokaz, takie przedstawienie o bezpiecznym języku, w którym te informacje były zawarte. Natomiast chciałem, żeby mi się przypomniało. Takie troszkę żywszej formie, czyli formie tańca. Po pokazie wszystkie dzieci przypomniały sobie najważniejsze informacje dotyczące pierwszej pomocy. Na przykład pod jakie numery alarmowe należy zadzwonić, jeśli będziemy świadkami wypadku, jak należy przechodzić przez jezdnię oraz w jaki sposób udrożnić drogi oddechowe.